Po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. przesłanki eugenicznej Solidarna Polska przedstawiła projekt ustawy o hospicjach perinatalnych. O szczegółach mówił dziś minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Solidarna Polska przygotowała projekt ustawy, która reguluje kwestie funkcjonowania hospicjów perinatalnych. To jest ten projekt sprawa jest niezwykle dużej wagi. Sprawa, w jaki sposób państwo ma wspierać osoby, rodziców, dzieci, którzy mają wady letalne, a więc wady śmiertelne, bądź kiedy jest podejrzenie, że dziecko taką wadę ma. Chodzi o wsparcie państwa. Najważniejsze elementy tego projektu to po pierwsze obowiązek wobec lekarza, do którego kobieta przychodzi na badania. Obowiązek lekarza, żeby w momencie, kiedy stwierdzona zostanie wada letalna, czy też jest podejrzenie wady letalnej, czyli śmiertelnej, żeby ta osoba została skierowana do hospicjum perinatalnego. Kobieta będzie miała prawo jeszcze raz podkreślam prawo do skorzystania z tej pomocy. Jednocześnie cały czas będzie kontakt. Szpitala z hospicjum perinatalnym na każdym etapie, powtarzam, na każdym etapie, od momentu stwierdzenia wady letalnej bądź podejrzenia wady letalnej, aż do porodu. Często do porodu dojdzie znacznie wcześniej, yy, z różnych przyczyn, przecież to są wady śmiertelne, ewentualnie już po porodzie, cały czas ta osoba będzie miała opiekę. W hospicjum perinatalnym będzie cały czas świadczona pomoc i lekarska, i pomoc psychologiczna.